Minął siódmy tydzień od D-Day. Żeby wyrwać się z Normandii, nacieramy, by zająć Marigny. Tak zajmiemy główne drogi i ruszymy przez Francję do Paryża. Wyzwolenie jest już blisko. A ja tym wstępniakiem witam was w drugim materiale z Call of Duty World War II. Zaczynamy drugą misję, Operacja Kobra. Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, kotku, może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klasie. Ale najpierw musimy zająć Marigny. Schmeling kontra Lamotta. Schmeling znokautowałby Lamottę. Bez jaj. Schmeling to nażor. Wyrwał w nim chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nietzsche mówił, że ludzie dzielą się na... Nie filozofuj, student. A ta walka Lewis kontra Robinson? Lewisem 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hej! Kto przylazł pod okładkę? Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczybyków chce zająć beze mnie Marigny? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokasznyte. No dobra. Niezła, prawda? Widziałem gorsze. Dobrze znowu cię mieć, szeregowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Marigny, to drogi będą nasze. A skoro Jusmon może przyjąć scyzor na bebek i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, sir. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. No, to jedziemy. Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! Wskakujemy na czołg. Sherman. Na karanę goi się w 8 tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, a? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser. Wypróbasz sobie flaki, ale nie smij oglądać. Czołgi naprzód! Ała. Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego! Pearson chyba cię lubi! Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! Widzę, że nieźle się trzymasz. Za, a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Jeszcze mu tak po tobie jeździ? Przełęcz kasyri! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. Tak, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać w twardziele, a jego ludzie za to zapłacili. Misję chuj strzelił. Zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podnił. Zabiłby, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Za porządną samę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, zjadłoby się coś z grilla. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to Szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli. Ojej. Daj nam Keplera, Mozarta. Patrzcie, studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach. Prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę. Sztukasy nadlatują. Nie, but. Mierda! Jazda z czołgów!
przycięło. Ruchy! Musimy ochraniać na te Żermany! Słychać ostrzał przeciwlotniczy! Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy te sztukasy! No to lecimy. Musimy rozwalić kalmy! Bania? Co, skąd? Nie widzę go. Łap, granat, kurwa! Tu jest. Leci granat! Ładnie zbierają. Trafiłem? Kogoś tak, tylko nie kałem. Okej. Ktoś do mnie wali. Żrej granat. W poprzednim materiale mój głos był strasznie cicho. Rzuciłem i przepraszam. Teraz już na pewno będzie lepiej. Dawaj, ammo. Cera amunicja! Masz taniec! Wszyscy. Potrzebuję apteczki! Musimy się spotkać z ciągami! Coś tu mogę pozbierać? Apteczka? Okej. Szkoda, że tu nie ma KM-a. Okej, lecimy w takim razie. Tak się poddajecie, ja? Nie ma. Skurwysyny. Oszukańcze. Te sztukasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo pełen za drzewami! Coś tu jest? Lecimy dalej. Mamy działo, Pelo! Rozwalmy tych szkopów i pomóżmy naszym czołgom! Bierz to działo i rozwal sztukasy! No, będziemy strzelać działa. Pięknie. Cię
czołgi! Musimy je zdjąć! Nadlatują! Na 11! Spada! Pięknie. Ten gość z radia wydaje się być wkurzony! Szkopy nie wiedzą, co się dzieje! Leci więcej! Uwaga, środek! Leżeć. Zauważyli nas! Walą do nas sztukasy! Wysoko! Załatwieni? Uwaga, środek! Gdzie? Na pierwszej? Jest ich zbyt wielu! Skup się! Skąd? Wysoko! Wal do nich, Daniels! No rozwaliłem przecież. To wszystkie! Dobra robota, Daniels! Super! Hej, to Perez! Hej, Perez! Nic ci nie jest? Urwali Millsa w zasadzce! Ale odgryźliśmy się! Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić. Dobra, Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Ta jest! Daniels, Zussman, za mną idziemy! No to jedziemy. Perez mówił coś o pak 38. Co to niby jest? Niemiec nie działa. Przeciwpancerny. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Tak się zastanawiam. Weźmy sobie ammo. To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To cywile. To zbrodnia wojenna. Co ty kurwa nie powiesz tutaj? Weźcie to Polaków. Mamy punkt obserwacyjny! Wyciągnij lornet! To Perez i jego chłopaki trafią prosto w paszczę piekła! Musimy rozwalić tę obsługę paku! Otworzyć ogień! Dwa paki w polskim zjeździe udziałem jest tej obsługi! Zostaje jedna! Władza kierowniczna w ręki na nie! Trafiony jest na kierowna! Prosto przed nami! Czołgi ruszyły! Pozbądźmy się reszty szwabów z okopu! Leży. Okej. Okay. Wbijamy. Co jest? Kolejna pozycja wroga, zaraz za żywopłotem! Schować się za czołgi! Trzy seniorka! Mam dla ciebie apteczkę! Schować się za czołgami, jeśli na coś czołgi do ataku! MG-42! Schowajcie się za czołgami! Otwórzcie się czołgami! Szkopy wybiegają z okopu! Czołgach! Czysto! Trzymać ogień!
Ktoś to dominowali tu? Do przodu! Więcej Niemców za wzniesienie! Masz apteczkę? To dawaj. Przydałaby się pomoc! Leci! Proszę, pomóżcie mi! Jesteś ranny? Nie jest tak źle! Jest tu coś? Apteczka. Mało apteczek leży ogólnie. Tyle dzieje. Uwaga! Nasz czołg oberwał! Ostrzał z paku! Musimy je natychmiast zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie znajdziemy się z paku! Właśnie bliżej, pozwólcie się obsługi dział! Tędy, Daniel! Sprężę mocno doły! Dobra, na razie mam apteczki. Daniel, podnieś karabin z ruletą i rozwal te paki. Widzę trzy paki. Polka ulicie! Takie, jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Gdzie? Lepsze. Tak. To wszystko, nie? Wszystkie czołgi! Ostrzał okopu! Oczyszmy je! Amunicja. Nie ma amunicji. Pearson, zabierz tam swoich ludzi i oczyści okopy! Zrozumiałem. Wszyscy naprzód oczyśćmy te okopy! Zajebać wszystkich. Uleczyć się. Dawaj apteczkę. Okej, lecimy dalej. Hej, to Turner! Nic im nie jest! Mam mało amunicji. Poruczniku. Czekajcie, dowódca. Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej. Tak jest. Przyjechał, powiedział i pojechał. Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia! Dobry plan. Perez! Pearson, uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! No dobra. O, będziemy jechać. Którędy do Marini? Tą drogą to następna wioska. Uwaga, spory zakręt, ostrożnie! Przed nami rozwidlenie. Wypatrujcie wycofujących się szkopów. Wpadną prosto na kompanię Czarni. Musimy być tam pierwsi. Lewo! Jedziemy, jedziemy. Dalej! Brawo!
nadział. Wow. Którędy? Prosto jest, prosto! Co za kolesie? Na prawo! Ostro w prawo! Ogień! Wyskok! Hopa! Zusman! Za kierownicę! Stanę za działem! Się robi! Wrogie jeepy! Szwadzkie jeepy przed nami! Zamiatani. Zbiórka! Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? Czy po drugiej stronie nie czai się armia Szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasne, szeregowy. Zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boi. Zajmie się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mi nie jest, sierżancie. Daniels. Przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! Obrzasku zajmujemy Marini! Nie mogę uwierzyć, że znów walczę u boku Zusmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. Nic z tych rzeczy. Właśnie ukończyliśmy operację Cobra. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrypcji i do następnych materiałów. Hej!